W suwalskim szpitalu z 83 covidowych łóżek w środowe południe zajęte były 62. To 3 czwarte zasobu. Szpital dysponuje również sześcioma stanowiskami do leczenia pacjentów covidowych wymagających wsparcia respiratorowego, ale wszystkie są zajęte. I problemem nie jest brak urządzeń, a brak miejsca, w których można tego rodzaju stanowiska uruchomić. Poinformował nas dzisiaj Adam Szałanda, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach. Tymczasem, jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia, szczyt zachorowań dopiero przed nami. Środowy raport prezentujący dane o nowych zakażeniach koronawirusem przyniósł złe wieści. Zakażenie wykryto u niemal 30 tysięcy osób. Do tej pory w kraju rekordowym dniem pod względem liczby zakażeń był 25 listopada 2020 roku. Dzisiaj niestety ten smutny wynik został pobity. Od granicy 30 tysięcy zakażeń na dobę dzieli nas. Przysłowiowy włos, zaledwie 22 zakażenia. W województwie podlaskim testy potwierdziły infekcję u 689 osób. Niestety, na skutek zakażenia SARS-CoV-2 oraz chorób współistniejących, w raportowanej dobie na terenie podlaskiego zmarło aż 18 osób. Liczba objętych kwarantanną sięga niemal 8 tysięcy. Ostatnia doba to także 33 nowe potwierdzone testami zakażenia w suwałkach. Wskaźnik zakażeń przekroczył 4,7 na 10 tysięcy mieszkańców. Zmarła jedna osoba zakażona koronawirusem. Na kwarantannie znajduje się niemal 370 osób. Pogorszyła się też nieco sytuacja w suwalskim powiecie ziemskim. Ostatni dzień. To potwierdzenie sześciu nowych zakażeń, jeden zgon i 113 osób objętych kwarantanną. Jednak wystarczy rzucić okiem na rządową mapę zakażeń, by dostrzec, jak szybko ciemne barwy wskazujące na dużą ilość infekcji coraz szczelniej otaczają nasz teren. Od początku trwającej ponad rok pandemii w Polsce wykryto ponad 2 120 tysięcy zakażeń. Ponad 50 tysięcy osób straciło życie na skutek zakażenia i współistniejących z nim Chorób. Aktualna liczba aktywnie zakażonych to niemal 362,5 tysiąca osób. Na czwartek rząd zapowiedział konferencję prasową, podczas której mamy dowiedzieć się, jakie obostrzenia rygorów sanitarnych zostaną wprowadzone w najbliższym czasie, bo to, że będą, jest już pewne.